Jest taki wieczór, kiedy wszyscy obecni siadają wspólnie przy stole. Jest taka noc, kiedy wszyscy, którzy znajdują się w jednym miejscu, w jednym domu, łamią się opłatkiem. To noc szczególna, noc Narodzenia Bożego, kiedy myśli ludzkie biegną ku przestworzom, ku rzeczom najważniejszym, ku Stwórcy. To czas, który rozpoczyna świętowanie pięknego wydarzenia Narodzenia Jezusa Chrystusa. Chciałbym Państwu życzyć, aby ten czas, który za kilka dni nastąpi, był okresem, gdy w naszych, waszych rodzinach pojawi się radość, pojawi się poczucie bezpieczeństwa, pojawi się poczucie bycia potrzebnym dla innych, co będzie powodować u Państwa taką świadomość, że jesteście tymi tu na ziemi osobami, które są wszystkim innym dookoła potrzebni, że jesteście tymi, którzy wypełniają tę przestrzeń po to, żeby zrealizować jakiś zamysł, cel, który ktoś kiedyś nam nakreślił. Niech czas tych świąt będzie upływa wam w spokoju, w radości. Niech otacza was w tym czasie miłość najbliższych, znajomych, sąsiadów. Niech tych, których trapią codzienne troski, brak pracy, choroba, niedołęstwo, niepełnosprawność, również ogarnie Boży pokój, ogarnie poczucie bezpieczeństwa, choćby na tę krótką chwilę. A na czas nowego 2015 roku życzymy Państwu, aby wszystkie zamierzenia wasze osobiste udało się zrealizować, aby wszystkie zamierzenia w rodzinach, które będziecie sobie wypowiadać w czasie wieczerzy wigilijnej, udało się zrealizować. Niech też wszystkie plany związane z waszą pracą zawodową, czy też odpoczynkiem po tej pracy, będą mogły być zrealizowane. Po prostu, aby to był dobry dla nas wszystkich wspólnie rok. Wszystkiego dobrego.